Wyjeżdżając na wakacje poza granice Polski, powinniśmy pamiętać o sprawdzeniu przedmiotów obowiązkowych, które powinniśmy posiadać w samochodzie. Do najczęstszych przedmiotów, które powinni kierowcy posiadać w swoich autach, zaliczamy trójkąt ostrzegawczy, czy kamizelkę odblaskową, apteczkę, czy gaśnicę. Obowiązek taki występuje w 18 krajach Unii Europejskiej, Norwegii oraz Islandii. Podróżujemy po Europie, na przykład do Estonii, powinniśmy pamiętać o dosyć nietypowym elemencie wyposażenia naszego auta, jakim jest klin pod koła, ponieważ ten obowiązek występuje wyłącznie w Estonii. Jeżeli podróżujemy na południe Europy, na przykład do Chorwacji, która jest częstym kierunkiem polskich kierowców, powinniśmy pamiętać o żarówkach zapasowych. Jeżeli podróżujemy po Półwyspie Iberyjskim na czterech kołach, powinniśmy pamiętać również o tym piątym kole, tak zwanym kole zapasowym. Różnice w różnych krajach Unii Europejskiej wynikają one przede wszystkim z tego, że nie ma ogólnych regulacji europejskich, są natomiast regulacje w konkretnych krajach. Warto zaznaczyć, że Polska należy do krajów, które mają tylko dwa przedmioty obowiązkowe, czyli trójkąt ostrzegawczy oraz gaśnicę. W innych krajach tych przedmiotów jest zdecydowanie więcej. Tym bardziej powinniśmy pamiętać o sprawdzeniu przedmiotów obowiązkowych, nie tylko żeby ustrzec się mandatu, ale również ze względów bezpieczeństwa, ponieważ z jakiegoś powodu te przepisy obowiązują w danym kraju.